Mamy dzisiaj niezwykłego gościa. Jest nim Justyna Steczkowska. Witaj serdecznie, Justyno. Dzień dobry, Opole Cię pozdrawia. Ja też pozdrawiam Opole i tęsknię za Wami, kochani. My za Tobą też tęsknimy i wiemy, że tak naprawdę no masz sentyment do Opola i chyba cała taka historia takiej prawdziwej kariery Twojej zaczęła się w 1994 roku, szmat czasu temu, w Opolu podczas debiutów. Pamiętasz, jaka to była piosenka? Tak, to była piosenka Moja intymność, która kompletnie nie pasowała do ówczesnej festiwalowej piosenki, więc w życiu nie przypuszczałabym, że wygram festiwal tą piosenką. Ale ja grałam taką muzykę trochę dziwną, trochę inną niż była standardowo pisana dla artystów. Więc kiedy Irena Santor, będąca w komisji przewodniczącą wtedy, pamiętam, już ogłosiła trzecie miejsce wyróżnienia, na które liczyłam tak po cichu w głębi serca, że może dzięki temu, że ta piosenka jest inna niż wszystkie, to być może dostanie wyróżnienie za bardziej artystyczną może wizję przyszłości muzyki. Ale kiedy pani Irena wyczytała już wyróżnienie, to pomyślałam, aha, no to już nie ma nic dla mnie, więc postoję sobie jeszcze chwilę na scenie, będę się cieszyć z nagród innych i to by było na tyle mojej kariery na dzień dzisiejszy. No i tam już jest trzecie miejsce, drugie miejsce, pierwsze miejsce Justyna Steczkowska z piosenką Moja intymność, nie zgubmy tej perły, i powiedział jakieś niezwykle piękne słowa, a mnie tak zatkało, jak już nigdy wcześniej, ani nigdy potem w życiu. To było coś takiego, rzuciłam do góry kwiaty, zaśpiewałam najwyższy z możliwych dźwięków, które mogłam w tym momencie zaśpiewać z radości. To było takie, jakby cały wszechświat po prostu się obudził we mnie. Niesamowite uczucie. Już potem rzeczywiście nigdy drugi raz czegoś takiego nie przeżyłam, bo też coś takiego wygrać można raz. I od tego zaczęła się cała jak gdyby historia mojej muzycznej drogi. Więc bardzo, bardzo piękny start i taki w tamtych czasach, jak się wygrało Opole, to konsekwencją było naprawdę możliwość zbudowania swojej muzycznej drogi. Więc ja miałam to szczęście, że występowałam tam w takich czasach, w których Opole miało olbrzymie znaczenie. Było najważniejszym festiwalem w Polsce i jak gdyby najlepszym do zaprezentowania siebie. No, od tego czasu wszyscy Cię kochają, nie tylko Opolanie, ale cała Polska. I mam nadzieję, że nasz festiwal opolski nadal jest tak ważnym wydarzeniem w życiu wielu artystów, bo jednak tutaj często... Ależ zaczynają oczywiście, się. To jest festiwal, który się jak gdyby zawsze jest ważny dla nas. Przede wszystkim był pierwszym i zawsze pozostanie najważniejszym świętem polskiej piosenki. To się nie zmieniło od tamtych lat. Oczywiście przez to, że jest mnóstwo innych festiwali teraz, wiadomo jest, że ta możliwość wystąpienia rozprasza się na różne miejsca, ale i tak Opole pozostaje festiwalem, który jest niezmiennie najbardziej ukochanym chyba przez publiczność, bo też ma swoją tradycję i długie lata, gorsze i lepsze lata, ale to nie ma znaczenia. On trwa, ludzie go kochają, ludzie zasiadają przed telewizorem, ludzie to oglądają, komentują. Jak gdyby cały czas ten festiwal jest żywy. No i dla nas Opolan jest to wielkie wydarzenie i niestety ze względu na całą sytuację z pandemią koronawirusa wiemy już, że festiwal ten tegoroczny, czerwcowy będzie przesunięty na wrzesień. No i wiemy, że na tym festiwalu miałaś mieć swój recital. Jaki to recital miał być? Bo czekamy na wrzesień, bo festiwal i recital na pewno będą. No tak, oczywiście, myślę, że na pewno będą, wierzę w to. Natomiast ja, ponieważ w tym roku obchodzę 25-lecie swojej pracy, to miał być... Jak ten czas leci. Tak, leci. Kochana, leci. Więc to miał być recital mojego 25-lecia i tam... Ale miałam też występować w dwóch innych koncertach również w Opolu, więc w tym roku było dużo ciekawych koncertów dla mnie i fajnych zaproszeń, które przyjęłam. Więc tym bardziej mi smutno, ale smutno mi tylko... Na chwilę, no bo przecież we wrześniu wierzę, że to wszystko ruszy, że wrócimy jak najszybciej do normalności, a publiczność będzie miała radość, będzie mieli piękną pogodę we wrześniu, wierzę w to. I festiwal... I jak zawsze fantastyczny show. No, i fantastyczny, bo to jest moje 25 lat, więc nie może być tak, że to będzie tylko i wyłącznie koncert. Już my w ogóle przygotowaliśmy show, już skonstruowaliśmy piosenki, cały medley i chodzi o to, że zaczęliśmy ćwiczyć do tego, i przyszedł koronawirus, więc jak gdyby nic nie mogliśmy z tym zrobić. Próby taneczne zostały przerwane, stroje zawieszone w szafie do skończenia, bo nie wiemy jak, co i kiedy. No i tak to wszystko zawisło w powietrzu, tak jak przecież dla nas wszystkich, nie tylko dla artystów, ale dla wielu ludzi i firm. No jest chwilowo trudna sytuacja. No właśnie, bo to jest bardzo...
To jest bardzo trudny moment dla Was artystów, bo tak naprawdę Wasze życie to koncerty, to praca jakby na zewnątrz, kontakt z fanami, różne imprezy kulturalne. Jak sobie radzicie w tej sytuacji? Jak Ty sobie radzisz w tej sytuacji? No bo działacie, to nie znaczy przecież, że właściwie leżycie i nic nie robicie. No nie, tak nie jest, oczywiście, że nie. Po pierwsze, wszyscy mamy typowe obowiązki związane ze zwykłym życiem, czyli dzieci nie chodzą do szkoły, więc odrabiamy z nimi lekcje, to zajmuje co najmniej pół dnia. Ja jeszcze do tego opiekuję się mamą, więc mam dodatkowo jeszcze ten czas, który poświęcam jej, wielką przyjemnością zresztą. Więc jak gdyby pół dnia jestem zajęta takim zwykłym życiem, jak każdy z nas. Ale tworzysz też. Tak, wiesz co, siedzę na łączach z Miszą Hajrulinem nieustannie, bo piszemy to wielkie oratorium i pomimo tego, że nie możemy się spotykać jeszcze, to jednak na łączach można też dużo rzeczy ustalić. Ja piszę swoje partie smyczków, czy wokali, czy chórów, on swoje, więc sobie jakoś tam pracujemy. Natomiast oprócz tego staram się pokazać moim fanom, że bardzo ich kocham i że bardzo za nimi tęsknię, więc zagrałam już koncert taki w domu z piosenkami, które oni sobie wybrali, żeby pomóc chłopczykowi uzbierać pieniądze na operację. Zapraszam Państwa, jak chcecie, informacje na Instagramie czy Facebooku znajdziecie. Więc nam się udało uzbierać trochę pieniędzy, więc wierzę w to, że wszystkim nam razem udało się uratować jego życie. A poza tym czytam też książki dla dzieci. Wczoraj wieczorem miałam live z książkami, bo raz w tygodniu staram się czytać książki, takie moje ukochane, ulubione, o rozwoju samoświadomości, moim fanom, żeby nie zwariowali zamknięci w czterech ścianach i żebyśmy wszyscy nie zwariowali zamknięci w czterech ścianach. Więc tak sobie pomagamy, dając sobie nadzieję na to, że to wszystko zaraz wróci do normy i jeszcze bardziej docenimy te zwykłe chwile zwyczajnego dnia, w którym możemy pójść na kawę, umówić się z przyjaciółmi, przejść się po prostu na spacer, a teraz nie każdy ma taką możliwość, więc się bardzo staram. Przygotowuję potem też koncert dla moich fanów, taki już koncert, że codziennie na moim Facebooku i Instagramie, proszę sobie sprawdzać, jest z każdej płyty jest do wyboru jedna piosenka do zagrania. I tam jest konkurs, ludzie głosują, którą chcieliby piosenkę usłyszeć, a potem ja wszystkie te piosenki razem zbieram ze sobą, wynajmuję sprzęt i w swoim ogrodzie gram dla swoich fanów taki koncert, gdzie po prostu chcę im dać coś od siebie. Oczywiście wszystkie te działania są pro bono, z miłości do muzyki, do sztuki, do tego, co robimy, do kontaktu z ludźmi, do którego przywykliśmy i który uważam dużo daje nam nawzajem, prawda? Dużo dobrej energii. No to jest bardzo ważne, bo to wspiera chyba i podnosi na duchu nas wszystkich i mamy nadzieję, że też zaśpiewasz dla nas przy najbliższej okazji, dla Opolan, dla wszystkich Opolan, którzy na Ciebie czekają, bo w czerwcu niestety nie usłyszymy Cię, więc chociaż usłyszymy Cię przez sieć, tak jak w tej chwili wszystko się to odbywa. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem była Justyna Styczkowska. Mamy nadzieję. Życzę Wam zdrowia i szybkiego powrotu do normalności. Trzymajmy kciuki za siebie i pomagajmy sobie wzajemnie. Dziękuję bardzo. Również zdrowia, a my, mam nadzieję, spotkamy się z Justyną Styczkowską na pewno we wrześniu podczas festiwalu, a jeszcze wcześniej na pewno podczas jakiegoś małego występu dla Opolan. Dziękuję.